Macierza eliminacji i dekompozycja LU. Zadanie pierwsze. Zastosuj dekompozycję LU dla podanej macierzy A. Zapisz wszystkie wzory i przejścia. Macierz A równa się. Dwa, jeden, minus trzy. Minus sześć, minus siedem, siedem. Cztery, dziesięć, jeden. Aby przeprowadzić dekompozycję LU macierzy A, należy wykonać eliminację według Gaussa, zapisując po drodze macierze eliminacji, z których korzystaliśmy. Naszym celem będzie uzyskanie dwóch macierzy, górnotrójkątnej U, która powstaje w wyniku eliminacji według Gaussa, i dolnotrójkątnej L, powstałą poprzez odpowiednie złożenie macierzy eliminacji. Przepiszmy macierz A. 2, 1, minus 3, minus 6, minus 7, 7, 4, 10, 1. Wykonujemy eliminację według Gaussa, czyli zerujemy elementy znajdujące się pod elementami osiowymi. W naszej macierzy pierwszym elementem osiowym jest liczba 2, znajdująca się w pierwszym wierszu. Za jej pomocą musimy wyzerować pierwszy element w drugim wierszu, czyli liczbę minus 6. Aby tego dokonać, zastępujemy drugi wiersz nowej macierzy sumą drugiego wiersza starej macierzy plus 3 razy pierwszego wiersza. Trzeci wiersz przepisujemy na razie bez zmian. Otrzymujemy 2, 1, minus 3, 0, minus 4, minus 2, 4, 10, 1. Pierwszy i trzeci wiersz bez zmian. Wyeliminowaliśmy element 2, 1, drugi wiersz, pierwsza kolumna w macierzy A. Użyliśmy do tego macierzy eliminacji E2, 1. Zapisujemy macierz eliminacji po lewej stronie macierzy A. Jest to macierz 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 1. Możemy teraz postawić znak równości pomiędzy tymi działaniami. Zapiszmy też symbole tych macierzy. Macierz A, macierz eliminacji E, 2, 1, macierz E, 2, 1 razy A. Następną czynnością będzie wyzerowanie elementu znajdującego się w trzecim wierszu i pierwszej kolumnie, czyli liczby 4. W tym celu przypiszę macierz E, 2, 1 razy A. 2, 1, minus 3, 0, minus 4, minus 2, 4, 10, 1. Aby to zrobić, trzeci wiersz nowej macierzy zastąpimy sumą trzeciego wiersza i minus 2 razy pierwszego wiersza. Pozostałe wiersze przepisujemy bez zmian. Otrzymujemy 2, 1, minus 3, 0, minus 4, minus 2, 0, 8, 7. Aby tego dokonać, użyliśmy macierzy eliminacji E3, 1. Jest to macierz 1, 0, 0, 0, 1, 0, minus 2, 0, 1.
Możemy teraz zapisać pomiędzy tymi macierzami znak równości. Wpiszę też symbole tych macierzy. Tutaj mamy macierz E21A. Tutaj mamy macierz E31, E21A. Tutaj macierz E31. Wyzerowaliśmy wszystkie elementy pod elementem osiowym w pierwszej kolumnie. Czas teraz zrobić to samo w drugiej kolumnie. Przepisujemy macierz E31, E21A. Jest to macierz 2, 1, minus 3, 0, minus 4, minus 2, 0, 8, 7. Szukamy elementu osiowego w drugiej kolumnie. Jest nim oczywiście liczba minus 4. Aby pozbyć się ósemki znajdującej się pod minus 4, musimy zastąpić trzeci wiersz nowej macierzy sumą trzeciego wiersza i dwa razy drugiego wiersza ze starej macierzy. Otrzymamy 2, 1, minus 3, 0, minus 4, minus 2. Są to dwa wiersze, które przepisujemy bez zmian oraz wiersz 0, 0, 3. Macierzą eliminacji w tym przypadku będzie macierz E32. Jako że eliminujemy element znajdujący się w trzecim wierszu i drugiej kolumnie. Macierz ta wygląda w naszym przypadku następująco. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1. Uzupełnię symbole naszych macierzy. Tutaj mamy oczywiście macierz E32, a tutaj macierz E32, E31, E21, a możemy dopisać znak równości. W wyniku mnożenia macierzy E32, E31, E21A otrzymaliśmy macierz górnotrójkątną U. Zapiszmy E32, E31, E21 razy macierz A równa się macierz górnotrójkątna U. Macierze eliminacji E21, E31 i E32 są składowymi jednej macierzy eliminacji E. Zatem E równa się E32, E31, E21. To nam pozwala zapisać macierz E razy macierz A równa się U. Pomnożymy teraz obie strony równania przez macierz odwrotną do macierzy eliminacji E. Otrzymujemy macierz odwrotna do macierzy eliminacji razy macierz E razy macierz A równa się macierz odwrotna do macierzy eliminacji razy macierz U. Z własności mnożenia macierzy wiemy, że E do minus pierwszej razy E daje I, czyli macierz jednostkową, co nie wnosi nic do wyniku i możemy pominąć. Zatem otrzymujemy, że macierz A równa się E do minus pierwszej razy U. Natomiast macierz E do minus pierwszej ma następującą postać. Zapiszmy E21 do minus pierwszej, czyli 1, 0, 0,
3, 1, 0, 0, 0, 1 do minus pierwszej razy macierz E3, 1 również do minus pierwszej, która ma następującą postać. 1, 0, 0, 0, 1, 0, minus 2, 0, 1. Również do minus pierwszej. Razy macierz E3, 2, do minus pierwszej, czyli macierz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1. Również do minus pierwszej. Odwrotność macierzy eliminacji otrzymujemy poprzez zmianę znaku elementu znajdującego się pod przekątną. Reszta pozostaje bez zmian. Zatem macierz odwrotna do macierzy E2,1 będzie wyglądała następująco. 1, 0, 0, minus 3, 1, 0, 0, 0, 1. Macierz odwrotna do macierzy E3,1 będzie wyglądała następująco. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1. I macierz odwrotna do macierzy E3,2 będzie miała następującą postać. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, minus 2, 1. Teraz wymnożymy te macierze. W wyniku uzyskamy macierz 3 na 3 z jedynkami na głównej przekątnej i poszczególnymi elementami przepisanymi w odpowiadające im miejsca. Zapiszmy. Otrzymujemy 1, 0, 0, minus 3, 1, 0, 2, minus 2, 1. W wyniku tego mnożenia otrzymaliśmy macierz odwrotną do macierzy eliminacji. Przyjmujemy, że macierz odwrotna do macierzy eliminacji to macierz L. A zatem macierz A jest równa L razy U. Zapiszmy 2, 1, minus 3, minus 6, minus 7, 7, 4, 10, 1. Jest to nasza macierz A i jest ona równa macierzom 1, 0, 0, minus 3, 1, 0, 2, minus 2, 1. Jest to nasza macierz L oraz 2, 1, minus 3, 0, minus 4, minus 2, 0, 0, 3. Jest to nasza macierz U. W tym momencie zakończyliśmy dekompozycję L-u. Na tym jednak nie skończymy tego odcinka. Pokażę, że dekompozycję L-u można rozszerzyć, aby uzyskać lepszą równowagę, na przykład w obliczeniach komputerowych. Dekompozycja LU jest niesymetryczna, ponieważ macierz U ma na przekątnej elementy osiowe, podczas gdy macierz L
ma na przekątnej jedynki. Możemy to jednak łatwo zmienić, rozdzielając macierz U na macierz diagonalną z elementami osiowymi na przekątnej i macierz górnotrójkątną z jedynkami na przekątnej. Aby otrzymać górnotrójkątną macierz z jedynkami na przekątnej, każdy element danego wiersza w macierzy U musimy podzielić przez element osiowy z danego wiersza. Zademonstruję to na przykładzie. Dokonajmy rozszerzonej dekompozycji macierzy A na macierze LDU. A równa się LDU, gdzie D będzie macierzą diagonalną, a macierz U będzie macierzą górnotrójkątną z jedynkami na przekątnej. Macierz L pozostaje znaną nam macierzą utworzoną przez odwrotność macierzy eliminacji. Przepiszmy znaną nam już macierz U. Nasza macierz U ma w pierwszym wierszu 2, 1, minus 3. W drugim wierszu 0, minus 4, minus 2. I w trzecim wierszu 0, 0 i 3. Macierz U rozdzielamy na macierze D oraz U. Macierz D ma na swojej przekątnej elementy osiowe z pierwotnej macierzy U. Zapiszmy. Macierz D będzie wyglądała następująco. 2, 0, 0. 0, minus 4, 0. 0, 0, 3. Natomiast w nowej macierzy U każdy element w wierszu musimy podzielić przez element osiowy, który przenieśliśmy na przekątną macierzę D. W pierwszym wierszu dzielimy wszystko przez 2, a więc otrzymamy 1, 1 druga, minus 3 drugie. W drugim wierszu otrzymamy 0, 1, minus 2 przez minus 4. I w trzecim wierszu 0, 0, 1. I jest to nasza nowa macierz U. Możemy teraz zapisać znak równości. Macierz górnotrójkątna z elementami osiowymi na przekątnej i macierz górnotrójkątna z jedynkami na przekątnej ma to samo oznaczenie, literę U. Z początku może się to wydawać mylące. Ostatecznie faktoryzacja LDU ma następującą postać. Macierz A 2, 1, minus 3, minus 6, minus 7, 7, 4, 10, 1, równa się 1, 0, 0, minus 3, 1, 0, 2, minus 2, 1. Jest to nasza macierz L. 2, 0, 0, 0, minus 4, 0, 0, 0, 3. Jest to nasza macierz D. Oraz 1, 1 druga, minus 3 drugie, 0, 1, 1 druga, 0, 0, 1. I jest to nasza macierz U.